Moderowałam panel Polskie i Europejskie scenariusze dla wodoru. Dyskusja prowadzona w ramach panelu dotyczyła tworzenia nowej gałęzi gospodarki w Polsce, gospodarki wodorowej. Okazuje się, że jest podjętych bardzo wiele inicjatyw na wszystkich etapach budowy tej gospodarki wodorowej w Polsce, ale brakuje nam jeszcze odpowiednich regulacji prawnych, które by pozwoliły z tej nowej gałęzi tworzącego się przemysłu zbudować prężnie działającą gałąź. Jest to jeszcze przemysł raczkujący. To zapewne nastąpi w perspektywie do 2050 roku. Dzisiaj przed nami olbrzymie wyzwania. Pozyskanie nowych źródeł finansowania. Wdrożenie badań podstawowych, które są prowadzone. Stworzenie odpowiednich instytucji, które pozwolą nadzorować cały proces wdrażania tej gospodarki, a także postawienie nowych wyzwań państwu, które powinno aktywnie włączyć się w ten proces budowania gospodarki wodorowej. Mamy strategię rozwoju gospodarki wodorowej, która pochodzi z grudnia 2021 roku. Jest to olbrzymi krok naprzód. Lecz aby strategia mogła zostać zrealizowana, konieczne jest wyznaczenie celów, wyznaczenie mierników, które będą określały stopień realizacji tych celów oraz pozyskania odpowiednich źródeł finansowania dla poszczególnych celów. Jeżeli uda nam się to zrobić do 2050 roku, to jako kraj będziemy mogli powiedzieć, że uczestniczyliśmy w tworzeniu nowej gospodarki. Nie jesteśmy tylko petentem, ale jesteśmy kreatorem nowej jakości, która pozwoli na świadomą dekarbonizację gospodarki, emisję zielonego wodoru i włączenie się w walkę z globalnym ociepleniem na świecie. Forum ekonomiczne w Karpaczu jest miejscem, które gromadzi bardzo wiele różnych środowisk biznesowych, fachowych i politycznych. Jako Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu reprezentujemy środowisko akademickie i biznesowe. Jest to bardzo potrzebne, aby podkreślać udział naszego Uniwersytetu jako partnera Forum Ekonomicznego i jako instytucji, która kreuje nowe ścieżki biznesowe, wyznacza nowe trendy biznesowe i oferuje specjalistyczne doradztwo i usługi jako Uniwersytet Biznesu prowadzący świadome, innowacyjne badania i potrafiący być partnerem dla wielu przedsiębiorstw, zarówno sektora MSP, jak i dla olbrzymich korporacji transnarodowych.